serdecznie powitać wszystkich zaproszonych gości, wystawców, mieszkańców gminy oraz wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszy jarmark. Szanowni Państwo, organizując tą imprezę, chcemy ukazać piękno i różnorodność naszej gminy. Gminy o bogatej i chlubnej przeszłości. Do tej przeszłości nawiązuje również sceneria dzisiejszego jarmarku, począwszy od lokalizacji u stóp dawnej twierdzy dankowskiej, poprzez dekoracje i program artystyczny. Nasza gmina to gmina o niezwykłych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Całe to naturalne i historyczne bogactwo to wielki atut gminy Lipie. I właśnie z tego wszyscy jesteśmy bardzo dumni. I dlatego tak bardzo chcemy tą imprezę promować i propagować. Szanowni Państwo, w programie jarmarku w bogatej scenerii obozowiska rycerskiego na całe rodziny czekają dawno już zapomniane zabawy plebejskie. Przewidziano także zwiedzanie obozu i oglądanie replik średniowiecznych rycerskich namiotów i broni. Będzie można również sfotografować się w rycerskim uzbrojeniu. Przez dwa dni odbywać się będą liczne turnieje i walki rycerskie, a historyczna podróż w czasie sprawi, że jeszcze dzisiaj będziemy świadkami prawdziwej średniowiecznej bitwy. Te wszystkie atrakcje w pełnej krasie ukażą niezwykłe historyczne dziedzictwo naszej gminy. Szanowni Państwo, gmina Lipie to nie tylko historia, to także atrakcyjne, nowoczesne oblicze. Dlatego zachęcamy Państwa do odwiedzenia strzelnicy paintballowej oraz do obejrzenia niespotykanych samochodów, również pokazu tresury psów obronnych. Na jarmarku z pewnością znajdzie się również wiele dla miłośników sztuki i rękodzieła artystycznego. Na licznych stoiskach można obejrzeć i zakupić biżuterię ręcznie robioną, wyroby ceramiczne, szydełkowe, piękne hafty, wyklinowe kosze, obrazy, rzeźby czy artystyczne wyroby z metalu. Smakoszy i koneserów potraw regionalnych zapraszamy do degustacji wyrobów sztuki kulinarnej oraz zdrowej żywności pochodzącej z okolicznych gospodarstw ekologicznych. Szanowni Państwo, już dosłownie za chwilę rozpocznie się konkurs na hasło promujące naszą gminę. W konkursie można wygrać wiele atrakcyjnych nagród ufundowanych przez lokalne firmy. W programie jarmarku nie zabraknie również gier i zabaw dla najmłodszych. Szanowni Państwo, na dzisiejszym jarmarku pragnę bardzo serdecznie powitać pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana Zbigniewa Wiśniaka, pana przewodniczącego Rady Gminy, pana Tadeusza Pułkę, wszystkich radnych gminy Lipie, sołtysów, zaproszonych gości. Szczególnie bardzo serdecznie pragnę powitać przedstawicieli Stowarzyszenia Moje Miasto Będzin, którzy swoim uczestnictwem uświetniają również dzisiejszą imprezę. Szanowni Państwo, jarmark dopiero się rozpoczyna, ale ja już w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w sposób aktywny włączyli się w jego organizację. Takie szczegółowe podziękowania przedstawię Państwu jutro. Niemniej jednak dzisiaj dziękuję wszystkim gościom za przybycie, bo to właśnie Państwo swoją obecnością uświetniacie imprezę w naszej gminie. Dziękuję księdzu proboszczowi Henrykowi Duszy za życzliwość i wsparcie dla naszych działań. Dziękuję wszystkim służbom, sponsorom i artystom. A przede wszystkim dziękuję gościom jeszcze raz za przybycie i oczywiście wszystkich zapraszam do wspólnej zabawy. Szanowni Państwo, jestem zobowiązana również umową do przedstawienia informacji, że dzisiejszy jarmark
dofinansowane jest z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Jest to działanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Bardzo dziękuję przedstawicielowi Urzędu Marszałkowskiego, który również przybył na dzisiejszą uroczystość, za otrzymane wsparcie finansowe. Wszystkim sponsorom, którzy w sposób bardzo hojny podeszli do dzisiejszej imprezy, również bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, uważam drugi jarmark nad Lizwartą za otwarty. Dziękuję. No właśnie, ta formuła była bardzo ważna, bo przez moment myśleliśmy, czy możemy już, czy też nie możemy. Wyszedł z pewną inicjatywą, która zapewne oprze się także o człowieka, którego tutaj pani wójt już wymieniła. Człowieka duszę, księdza duszę, bowiem chodzi o odrestaurowanie, przytrzymanie, zachowanie tych pięknych murów obronnych, które Państwo obserwują. Pani profesor, w czym rzecz? Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło powitać się i spotkać się z Państwem tutaj właśnie w Dankowie, we wspaniałym miejscu. Dziękuję za zaproszenie Pani Wójt. To, że na co dzień pracuję w Uniwersytecie Śląskim, to i jestem geografem i mam wielką przyjemność i pasję zawodową działać na rzecz rekonstrukcji historycznego, kulturowego krajobrazu Polski. Jednak misja, jaką tutaj chciałam Państwu przekazać, to jest moja praca w Stowarzyszeniu na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Moje Miasto. Moje Miasto jako stowarzyszenie zrzesza i miłośników, i profesjonalistów, ludzi różnych zawodów i mamy w swoim jak gdyby zakresie działania pomoc małym gminom, małym miasteczkom, dużym miastom, przede wszystkim w naszym województwie, w rekonstruowaniu takich miejsc szczególnych, miejsc magicznych, miejsc fenomenalnych. Dlatego od kilku lat organizujemy fora rekonstrukcji obiektów historycznych. W tym roku organizujemy 17 i 18 października takie forum, do którego udziału zaprosiliśmy gminę Danków. Pani wójt z wielką radością i otwartością przyjęła naszą inicjatywę i dzisiaj chcieliśmy Państwa poinformować, że 18 października w piątek spotkamy się, mam nadzieję, równie licznie na plenerowych warsztatach z udziałem wielu ludzi z całej Polski, którzy będą tutaj przedstawiać różne pomysły, możliwości na rzecz rekonstruowania takich obiektów jak twierdza Danków i mamy nadzieję, że w przyszłości nasze działania przełożą się na możliwość zdobycia środków finansowych, bo przecież o to chodzi, bo nikt z nas nie ma wątpliwości, że warto takie obiekty ratować. Naszym obowiązkiem, naszą powinnością jest dbałość o takie cudowne, unikatowe miejsca, a wierzchołek województwa, w którym Danków się znajduje, mógłby być taką naprawdę wisienką na torcie, która jeżeli uda nam się zrekonstruować tą twierdzę, będzie to wielka rzecz. Także życzę Pani Wójt owocnej pracy, liczę na wielką współpracę gorącą tutaj w naszych gminy i naszego stowarzyszenia i oczywiście zaplecza naukowego w postaci Uniwersytetu, a wszystkim Państwu życzę wspaniałej zabawy, miłych chwil tutaj na tym plenerowym jarmarku nad Lizwartą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo profesor Urszula Myga-Piątek, Uniwersytet Śląski, pani Bożena Wieloch, wójt Lipia. Zespół współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipiu oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kłobucku i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłobucach. Grupa ma na swoim koncie liczne występy, jest zaproszona na imprezy plenerowe odbywające się w sąsiednich gminach i powiatach, a w ubiegłym roku otrzymała wyróżnienie wójta gminy Lipie w kategorii promocja gminy. To też może i hasło. Dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje. Serdecznie.
danej zabawy. Światem zaczęła rządzić jesień, dopingą w żółci i czerwieni. A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec pociągiem od jesieni. Uciec pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonów. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu. A ty, co tam nie odzywasz?
parku jeden. Bo ja tyle też znajdę i w dymie zapłynę. Będzie wesele i mądrzej. Młody księżyc usiądzie na kontrze. Z nami będą się żenić, nas kochać. Dziewcząt z Zimnowodu. Na kolana, już! Żebym cię tutaj więcej nie widział! Tuż to jeszcze na osąd, bo jakie spory! O ziemię, kobietę rozwiązać. Pan miłościwy rzeknie w imię Boga, najlitościwszy. Uczestnik krucjat. Czy ktoś, czy widział złoczyńcę, niech on przyprowadzi do mnie. A my osąd sprawiedliwy zrobimy. Każdego bekarta wciąż mordę i gnoja zabijemy. I ukażemy imię prawa. Prawa, które nadał nam litościwy Pan, tutaj panujący, bogobojny, człowiek, który walczył z niewiernymi w Ziemi Świętej. Człowiek, który ostatni grosz potrafił oddać biednym. To on, zarządca zamku w Będzinie, przyjechał tu dzisiaj ze swą świtą. Ze szlachciankami i szlachcicami, a także i ze mną. By nikt nie podjął się występku wobec prawa. Ale to nie moja wina, że ten pies kozę mi podprowadzi! Jarosław! Kozę wam kradną! Kozę się mieście! Grałem z nim kości, nie lej, że ham, oszust i moczy morda, to mnie jeszcze oszukał! No i wygrał psa!
A kozę on też uprawiał! To on mnie namówił! Spił mnie ham! I dodał wina do piwa! I pijeństwo do tego! To jego wina! Już cię tu zakonnik osądzi za to! Gadaj prze to, jaka twoja jest strona! Wy się kłócicie, a tam park krowę kradnie! Kamonie! Spod ok, zobaczcie! Zadniem rozprów! Jakim zad rozprów! A ktoś tu występu? Jest w zupełności mobilna, pełna zbroja. To jest napierśnik połączony z naplecznikiem, taki kirys zwany płatami. Właśnie nasz Giermek demonstruje. Nie jest to jeszcze pełen pancerz wykuty z jednego kawałka stali. Jest to zbroja wykonana ze specjalnie ukształtowanych pasków stali, nanitowanych, nabitych na gruby, skórzany albo lniany podkład, dopasowany do kształtu korpusu rycerza. Giermek teraz założy rycerzowi Marcinowi taką zbroję, jak widzicie, chroni mu ona pierś, chroni brzuch, czyli cały przód jego korpusu, chroni w żaden sposób, wykonam jeszcze mocniejsze cięcie, w żaden sposób nie robi to na Marcinie żadnego wrażenia, jak widzicie państwo. I zobaczycie jeszcze dzisiaj podczas potyczek, bitew i walk turniejowych, że te zbroje naprawdę dobrze chronią. Broń, którą używamy, to jest prawdziwa broń, to są prawdziwe repliki wykonane na wzór egzemplarzy średniowiecznych, z tą różnicą, że nie ostrzymy ich, no z przyczyn oczywistych, aczkolwiek nie jest to żaden problem, żeby je osłoniętą. Jak widzicie, drodzy państwo, zbroja składała się z takich elementów. To nie było tak, że zakładało się całą zbroję w jakiś dziwny sposób, tak jak zakładamy na przykład szatę, no przecież nie dałoby się poruszać, tylko z poszczególnych elementów. Stąd na przykład rycerz, tak jak mówię, mógł założyć pełną zbroję, mógł założyć tylko te elementy, które chciał w danym momencie. Mieliśmy mu również osłony łokci odpowiednie, no i zakładamy na koniec rycerską szatę. Takie szaty bardzo często noszone były na zbroi, dlatego że też wskazywały na pochodzenie danego rycerza. One były w określonych barwach, bardzo często w barwach herbowych właśnie tego wojownika, często z herbem, czyli znakiem rodowym, rozpoznawczym, z którym to rycerz wyruszał do boju, z którego był oczywiście bardzo dumny. Nasz rycerz akurat prezentuje barwy księstwa śląskiego. Jest to rycerz śląski, jak widać. Zapinamy mu jeszcze rycerski pas. Bardzo ważny element rycerskiego stroju. Pasy rycerskie nosili tylko rycerze pasowani, ci, którzy rzeczywiście dostąpili tego zaszczytu. A jak się to odbywało, będziecie mogli w skrócie, moi drodzy, zobaczyć za chwilę. No i cóż nam pozostało jeszcze? Chyba najważniejszy element zbroi, bo przecież bez ręki, bez nogi żyć się da, chociaż ciężko, ale bez głowy na pewno nie. A nie, tu bym się z panem nie zgodził. Ja znam wielu, którzy bez głowy żyją.
Ja też rzeczywiście i tu zawsze mam wątpliwość mówiąc to, no ale próbuję jakoś podkreślić tylko, że, może właśnie tylko, wie pan, ważną rolę tej głowy. Jest taki żart dotyczący tego bardzo niebezpiecznej, państwo wybaczą, bo mówi się o takim człowieku jak o rycerzu, że ma zakuty łeb. Rzeczywiście i wielu takich nie nosi hełmu, a zakute łby ma to faktycznie. Absolutnie takich nie znamy, żartowaliśmy. Nie, my tacy jesteśmy, nosimy hełmy, mamy zakute łby i bardzo nas to cieszy. Zakładamy więc hełm Marcinowi na głowę, ażeby ten łeb miał zakuty, żeby chronił mu najważniejszą część, czyli głowę. No, hełm państwo, dopasowany wielkością i kształtem. Żeby państwo zapamiętali, najważniejszą część, czyli głowę. Tak, no jednak chyba najważniejszą część ludzkiego i nie tylko ciała. Hełm typu przyłbica. Z podniesioną w tej chwili zasłoną. Otóż mówi się, że ktoś walczył z otwartą przyłbicą. Rzeczywiście, taką zasłonę, bo przyłbica to hełm, a to, co zakrywa, to jest zasłona. Rycerz podnosił, kiedy chciał odetchnąć, kiedy chciał coś powiedzieć, kiedy chciał z kimś rzeczywiście stanąć twarzą w twarz. Do walki oczywiście w tą zasłonę, jak widzicie, zapinał. W tej chwili praktycznie ma na sobie już pełne uzbrojenie, ma również rękawice, ma jednoręczny miecz. Jest gotowy, dokona i co najważniejsze, dopełni jej, wiernym im pozostaje. Ale panie, ty rzekłeś, że w tej chwili chciałbyś coś od siebie dodać. Pewnie, że tak, tylko jest mały dylemat. Czyżby to panna Anna, Danuta? To akurat panna Paulina, ale w takiej oto właśnie chusteczce na łędce, jak Danuta, do której pan chyba nawiązujesz, panie. Tak, prawda? No ja chciałem taką formułkę wygłosić i obawiam się, że Maćko może podnieść rękawice, a jak podniesie, to się zobaczy, więc proszę posłuchać. Pakli byłby w tej izbie kto taki, kto się przeciwstawi temu, iże najcnotliwszą i najurodziwszą dziewką na świecie jest ta oto panna Paulina. Tego pozwę na walkę pieszą alibo konną, na włócznie alibo topory. Do pierwszego klęknięcia, alibo ostatniego tchu. Jest li tu taki? Dawać mu zbroję! U nas słowo się rzekło, trzeba go przyodziać. Marcinie, podejmiesz wyzwanie! No ale co? Podejmie. A co on ma zrobić? Znaczy zaprzeczyć? Że... Nie, zaraz się panie zabierzemy do naszego obozu. Blachy zakujemy i tutaj z mieczem będziesz musiał wystąpić. To tyle. Tak, rzeczywiście, piękne ślubowanie padło z ust pańskich, no Sienkiewiczowskie, znamy je rzeczywiście z Krzyżaków, bardzo słynne i piękne w swojej formie. A jakżeż to rzeczywiście wyglądało? No dzisiaj również myślę w wyjątkowych momentach, choćby w momentach oświadczeń, zaręczyn, pozostał ten wspaniały gest, kiedy mężczyzna podchodził do kobiety, oddawał jej należytą cześć i pokłon, klękał, co ważne, przed jej obliczem, mówił jej piękne słowa, ale co ważne, przeobiecywał. Dzisiaj też mężczyźni obiecują, kobiety mówią, że często nie dotrzymują tych obietnic. W średniowieczu rycerz, jeśli by nie dotrzymał danej obietnicy, okryłby się hańbą i sromotą i jego honorem było, ażeby właśnie to ślubowanie dopełnić. Przy tej okazji mógł on sobie nieco uszczknąć i poswawolić, bo mama, jeśli zgadzała się na przyjęcie jego służb, to oczywiście pozwalała mu na drobną krotochwilę, na lekką poufałość. No i cóż on mógł czynić? Przemysławie, czy ty nam tutaj pokażesz, wiesz, jakżeż to można było wtedy nieco sobie z tą damą pozwolić? Otóż tak, 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 można było wziąć, tak jak to mówią, podjąć ją pod nogi, czyli gdzieś ją tam poufale za kolanka czy za łydkę uścisnąć, bo przecież był to bardzo wstydliwy też, bardzo wstydliwy element stroju, takie nogawiczki, nie było widać nóg, suknią one były zakryte. Nasza dama... Bardzo buda, dziwią czas.
państwa, bo pies ma zdjęty kaganiec. Proszę o tym pamiętać. No, widzą państwo, jaki musi pojawić się sposób, żeby, mówiąc takim językiem współczesnym, pies odpuścił. Trzeba chłopa rozebrać i tyle. Jedyny sposób. Swoją zdobyć zabrać. Tym oto widowiskowym, pokazowym numerem firma Darma, która prowadzi działalność w zakresie dresury psów obronnych, zakończyła pokaz bardzo fajny. Zwyczajnym, szarym dniem człowieczy los niesie trudy, żal i łzy, bo mimo to można los zmienić w dobry lub zły. Uśmiechaj się do każdej chwili, uśmiechaj na dzień szczęśliwy, nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiech odsłoni przed tobą 7 codziennych cudów świata. Tęczowym mostem zapłonie nad dniem, co ulata marzeniom skrzydeł doda, wspomnieniom urody pomoże strudzonemu pokonać przeszkody. Uśmiechaj się do każdej chwili, uśmiechaj na dzień szczęśliwy, nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Uśmiechaj się. Gotowiście? Dobrze, gotowi? Kogo liczysz? Sebastiana, dobrze, czyli jeszcze. Trafienia liczymy.
Gotowi? Walka! Poczynajcie! A ja widzę, że na początku się badają, lekko się czają, różnie te machni i nagle poszli. Poszli, runęli. Zobaczcie, bardzo często sędziom trudno wręcz wychwycić te trafienia, cięcia. Liczymy oczywiście te, które są wyraźne, a na przykład takie, które mocno lądują na hełmie, czy też na nogach przeciwnika. Widać, że troszeczkę tych trafień już zadali, rozkręcają się powoli. O tak, tutaj rady oczywiście. Ze strony Sebastiana, dla swojego rycerza, swojego zawodnika. No i piękna akcja Sebastiana. Jak widać, te cięcia dochodzą celu. O, na przykład to cięcie piękne w hełm. Rzeczywiście, one nie są być może zbytnio odczuwalne. Te zbroje naprawdę dobrze chronią. Zobaczycie, moi drodzy, w bitwie innego rodzaju broń, w natarciu, bo i halabardy, bo i topory. Cięcie mieczem nie jest aż takie bolesne, ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby zaprezentować umiejętności szermiercze, bo taka szermierka właśnie w średniowieczu istniała. Nie chodziło o to wcale, kto mocniej kogo walnie po głowie sztabą żelaza, tylko chodziło, ażeby odpowiednio ciąć, odpowiednio pchnąć, zasłonić się tarczą. I oni właśnie taką walkę ćwiczą i prezentują. Koniec walki! Brawa dla nich, chwała im! Brawa za pierwszą walkę, pierwszą najtrudniejszą, oczywiście wspaniały. Który Bóg broni grobu Bożego, z Bractwa Rycerskiego Bożogrobców z Chorzowa, powitajcie go. A on zawsze słynie z tego, że jego walki są bardzo dynamiczne. O, tak, często tak. Go znosić musimy po prawy to zakonnik i chrześcijański rycerz, zobaczymy, czy pokona, czy też ulegnie weteranowi. Wspaniały rycerski gest, oczywiście. No i rozpoczynamy! A musicie wiedzieć, że on tylko wodę święconą pija! Żadnych miodów! Oczywiście, aż mu kolczuga od nich zardzewiała! Walka, panowie! A zobaczcie, akcja walki przenosi się w najodleglejsze kąty naszych szrank turniejowych. Dobrze, że stoicie, nie ma tutaj przestoju, nie czają się, poszli zdecydowanie na wymianę cięć. Ach, piękne cięcie w hełm. Tomek zdaje sobie sprawę z tego, że je otrzymał i próbuje się oczywiście zrewanżować. No, jest tu cios za cios, cięcie za cięcie. Chwila, widzę odpoczynku i muszę się naradzić, który z nich dał więcej. Raz, myślicie, że sobie przykupię. No i zwycięża Marek, nasz bożogrobiec, zakonnik. Brawa, pokonał weterana, chwała mu. Piękny uśmiech, ukłon właśnie dla loży dam. O, zakonnik. A na niewiasty spogląda! Bronić się zobacz, będzie. O, już no masz hełm, czyli masz plus 10 do mocy! Ale hełm tylko, żeby wyglądać, nie tam dla osłony! Dobrze, zaatakuj go! W nogi go. Ciało w plocie! Ale srogo dostała, że gnojem popuścił! Jeszcze go dobija! Cóż to za waleczna krew! Okrutnie i w słabiznę ci go! Słabiznę ci goś gnął. No takie rzeczy. Opanuj się, damy. Dobrze, koniec walki. Czy jest tutaj jakaś swobodnych, leniwych starć. Oczywiście żart, zobaczcie. Tam wychodzi kawał rycerza, czyli Jarosław. Niepokonany. W żadnej walce. Zawsze, gdy na zamku jest Jarosław, to mi mięsa brakuje na stole. Zawsze, gdy na zamku jest Jarosław, to trzeba wykuwać nowy otwór, żeby na niego wejść. No a naprzeciwko, dobrze wam znany. Znany, że tak powiem, od podszewki, bo to jego przecież ubieraliśmy w zdroje. Marcin! Brawa dla niego, chwała mu! Zobaczymy, czy ten oto rycerz o szlachetnym obliczu przeciwstawi się tej oto sile i brutalności. A moi drodzy, jeżeli młodzież chce dopingować tego oto dzika noteckiego, więc krzyczcie głośno dzik. Uwaga, o, ja myślę, że piękne damy tego oto lwa salonowego dopingować będą. A więc krzyczcie, piszcie, rzucajcie co chcecie. Gotowy? Walka!
ogon, Przemek. I poszli. No, zagrzani do boju, ruszyli bez pardonu, zobaczcie. Nie oszczędzają się absolutnie. O tak. A gdzie doping dla Dziko? No nie ma, wszyscy zamarli. Zamarli dosłownie. Stop. Stop. Runęli na siebie. No, różne te walki wyglądają. Ja widzę, że tutaj emocje. I uderzył i temperament. O tak, poszli. Poszli tarczami na siebie. Ta walka nie kończy się tylko na akcjach technicznych, a oni próbują się rzeczywiście chyba wykończyć kondycyjnie. Zobaczymy, czy któremuś się uda. Lekko padli z sił. Ale poszli dalej. No, dają znać trudy walki o sobie. Zagrzejmy ich brawami. Dobrze, i ruszyli. Tak jest, oni to słyszą. No, panowie. Tak jest, wymęczyły ich nieco. Te zażarte akcje i uderzenia tarczami. Koniec walki, brawa! Walka. Poszli. I z bojowym okrzykiem ruszył Jarek. Widzę, że Daniel spokojnie odparowuje te cięcia. I zaraz chyba przygotuje się do kontry. Tak jest. Zobaczcie, tutaj z kolei inny obraz walki. Jarek atakuje, Daniel się broni i skutecznie wyprowadza cięcia kontrujące. Szanują się przeciwnicy. Nie ma tutaj już takiego zapędu, zapału jak wśród tych młodych poprzednio. Ale ruszyli wreszcie do walki. Walka jest bardziej wyważona, bardziej techniczna. O, zobaczcie, te cięcia są wyraźne. One, jeśli już dochodzą, to od razu widać. O, właśnie tak jak teraz. Tak, trafienie, odchylenie, tutaj nic nie... Ach, i teraz to prawie urwał nogę. Tak jest, odpowiedź zdecydowana. I dostał po tyli. Jeszcze raz. Tak, dobrze, widać, że trafia w tą zakutyłę. A widzę! Brawo! I znów! Tak, kilka zdecydowane akcje po dwa, po trzy cień. Wow! Już leży! Dobrze, dwóch zostaje. Ci zostają znowu w kostce. I trzeci się dołączył. Dobrze, mamy! Zostało trzech! Który z nich zostanie? Proszę bardzo, zobaczcie tutaj. Czy ktoś, jakiś sojusz? Tak możemy chodzić długo. Jazda! Do brawa dla nich, koni! Ten jeden chyba głowa mu odpadnie za chwilę od oglądania. Jest! Jest mój! Jest! Jest zwycięzca! No i rozstrzygnęło! Sebastian! Sebastian z Będzina, brawa! Chwała mu! Drogie. Loża Dam jest pod wielkim wrażeniem prowadzonych walk rycerskich. Uważamy, że macie niezwykłe umiejętności i podziwiamy was za to. Niemniej jednak jednogłośnie przyznałyśmy swoje wyróżnienie za niezwykłą szarmanckość i niebywałe zachowanie jak na rycerza i wyróżniamy rycerza Marcina Morkisa ze śląskiej kampanii najemnej. Według nas rycerz zachował się najpiękniej. Najpiękniej nas przywitał. Najpiękniej się skłonił, więc rycerzu gratulujemy ci. Kad na ciebie już czeka. Wcale nie takie proste, żeby podać dłoń, madam. Zobaczcie, tak to bywało. Nie jest tak łatwo w tej zbroi sobie rzekać. Podziękujmy naszym damom i zacnym rycerzom. Dziękujemy wam serdecznie, żeście tak z nami długo tutaj wytrzymali. Barwy Będzina państwo pewnie na polach zauważyli. Dziękujemy pięknie za te pokazy walk rycerskich. Przypominamy, że jeszcze dzisiaj średniowieczna bitwa o Danków niezwykle...
kiedy oni skończą? Nie wiem. Ej, patrz! Ej, gdzieś poszedł. Ale to nie A ja wolę trzeciego. Tak? Znowu chyba nie leci.
Błagę cię o domu! Boskiej mocy, boski, gwałtu i krawieży tu w Kleski. A teraz gig z mego miecza! Ale nim się stanie, to krawieży nie dopada. Dekoracja nie ma być.
wprowadzenia takiego do tego naszego drugiego dnia, czyli mówiąc krótko, po prostu powitanie. Prosimy bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie w drugim dniu jarmarku. Jako gospodarz gminy Lipie mam ogromny zaszczyt i wielką przyjemność witać Państwa tu na Dankowskich Błoniach, jak wczoraj żeście Państwo określali. Szanowni Państwo, jesteśmy na imprezie organizowanej już po raz drugi. Imprezie pod hasłem Dobre, bo swojskie, dobre, bo nasze. Szanowni Państwo, pragnę serdecznie powitać wszystkich Państwa, wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Witam bardzo serdecznie zaproszonych gości. I nie sposób ogarnąć tutaj po prostu, kto jest, kogo nie. Są tutaj ludzie, na których zawsze można liczyć. Ludzie, dla których dobro wspólne jest najwyższą wartością. I dlatego dobra są w stanie zawsze, o każdej porze dnia i nocy pracować. W imieniu organizatorów jarmarku nad Lizwartą, Dobre bo swojskie, przede wszystkim chciałam złożyć serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, wszystkim partnerom, wszystkim partnerom, patronom medialnym, wszystkim instytucjom i służbom, które wsparły nasze przygotowania i pomogły nam w organizacji jarmarku. Za ogromne zaangażowanie, za wielką życzliwość i pomoc w przygotowaniu imprezy chciałabym podziękować księdzu kanonikowi Henrykowi Duszy, proboszczowi parafii Danków. Dziękuję za uroczystą przedożynkową, dziękuję za wygłoszone Słowo Boże. Firmie Kiepurek z Wapiennika i Drew Bec Kłobucka dziękuję za sfinansowanie koncertu 2+1. To będzie niewątpliwy moment w dzisiejszej uroczystości. Bez Państwa pomocy jarmark nie zyskałby tej wyjątkowej atmosfery. Firmie DrewBet dziękuję za ufundowanie kostki brukowej i dzięki Państwu hojności mamy już prawie 300 metrów kwadratowych tutaj na boisku sportowym w Parzymiechach. Wielkie podziękowania składam właścicielom firmy Jamar i Protonet, bo to właśnie dzięki waszemu wsparciu nasi najmłodsi uczestnicy jarmarku bezpłatnie mogą korzystać ze wszystkich atrakcji, jakim jest zapewne Wesołe Miasteczko. Słowa podziękowania kieruję do pana Tomasza Kajkowskiego, właściciela ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego Napoleon oraz Agencji Ochrony Alfa z Lublińca. Dzięki właśnie Pana zaangażowaniu jarmark wzbogacił się o liczne atrakcje, które ukazały niewątpliwe nowoczesne oblicze gminy. Dziękuję również za zabezpieczenie i profesjonalną ochronę na dzisiejszej uroczystości. Serdeczne podziękowania kieruję również w stronę firm i instytucji, bez których wsparcia i zaangażowania nie byłaby możliwa realizacja dzisiejszej imprezy. Są to przede wszystkim firma Anmar z Dankowa, firma Murabet z Dankowa, producent bielizny Wachotynia z Dankowa, firma Janusz Mączka, firma Ząbkowscy z Natolina, firma Mask Polskonieczek, Tartak Konopka z Dankowa, Bank Spółdzielczy z Lipia, Spółdzielczy Kombinat Rolno-Spożywczy z Lipia, Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Lipia, Zakład Paweł Chrzan z Zimnowody, Gospodarstwo Agroturystyczne z Albertowa, Masarnia Michalak z Florianowa, Masarnia Plaminiak z Lipia, Zakład Marlen z Szyszkowa, firma Dawrok z Lipia i Gospodarstwo Agroturystyczne z Albertowa. Serdeczne podziękowania przekazuję firmom, które włączyły się w organizację konkursu na hasło promocyjne.
podobali się Beatlesi w takim wykonaniu. Dziękujemy pięknie. Zespół Czerępa, jak wspominałem, powstał w 2006 roku, ma swoją siedzibę w Parzymiechach, w siedzibie OSP oczywiście, gdzie pod czujnym okiem instruktora, jak to się mówi, pani Izabeli Konc przygotowuje wybrane utwory, no a jak przećwiczą tam, to potem wychodzą na estradę i państwo widzą, jaki jest efekt ten estradowy. Prosimy bardzo. W imieniu zespołu Czerępa chcemy powitać bardzo gorąco wszystkich gości, wszystkich państwa, co siedzicie pod parasolami, pijecie piwo, my wam darujemy, bo to jest gorąco, ale prosimy was, żeby były gromkie, gromkie brawa. Dziękuję bardzo. Dziękujcie publiczności. Naprzód! Zobaczcie, jak oni was kochają. Jak oni was kochają, chcieli tak do was. Nawet się nie ocenęliście, czyli ze wzajemnością. Bardzo się cieszymy, bardzo nam miło. Ja naprawdę chyba, jak średniowiecze, okradną, tu zabiorą. Dobrze, ja się pięknie kłaniam, wolę już zejść. Kłaniam się razem z moimi przyjaciółmi. Dziękujemy moi bardzo. Drodzy, polskie wojska stoją! Gadaj! Gadaj!
powiedzieć wam? Pod mur go tam! Gdzie pod mur? Pokój! Pokój mamy! Na ziemię nałkowskie, gdzie chrześcijanie się parać, kolana mówię! Przed panem! Na palby go nawlec! Na pal! Dawaj żerć! Darujcie! Nie darujemy! Za to, że świętości nasze naruszył! Plądrowałeś i grabiłeś! Teraz srogą karę poniesiesz! Zginiesz marnie! Tylko trochę! Nawlekaj! No wolno! Całe chłopstwo wybite! Nogi utrzymać! Dawaj! Że popuścił! No! Dobrze mu, panie! Niech go! Niech leży go przy strodze! Żeby żaden szwed nie śmiał! Tam jeszcze jakowiś! Radziej! Właśnie! Niech zmykają, tchórzy go obleciał! Niech każdy szwed wie, który by śmiał na naszej ziemi nogę postawić, a rękę z bronią podnieść, że taka sroga kara go czeka! A wy, drodzy włościanie, kultywujcie tradycje swoich przodków! A teraz ci, którzy w XVII wieku Dankowa obronili, tak i wy zawsze z honorem i czcią
Dankowa, brońcie! A teraz ze Szweda gulasz my zrobili! Oto! Gulasz pobitewny! Tylko teraz i u nas! Szwed, na obiad! Zapraszamy! Opadają, że łykowate to ścierwa, ale dobrze przyprawione! Przeto zechodźcie do stołu! Jedzcie, pijcie i kosztujcie! Anki poprawiamy. O, fotograf niech przejdzie w przód. Proszę Państwa, ja bym proponował, żeby zrobić kolejkę z tej strony pojedynczo i będzie będzie szybko. Szybciej i łatwiej. Proszę, ale proszę to się no. Proszę przejść i zanieść do Pani w kolejce. Starczy do tego. Single, 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 Singapore. You are the only town that I know. Singapore, you are my dream and I'm longing for. Every sailor destination, like a universal station. I gotta see how long lives to be kind. So much. Single, 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 Hey, to nie lato, to nie lato. Łap, łap, łap.
rok, na miesiąc, na dzień. Klapki oprawię, do wody obstawię, zatrzymam letnią zieleń. I w kwiatach, i w dachach zatrzymam część lata, na rok, na miesiąc, na dzień. Klapki oprawię, do wody obstawię, zatrzymam letnią zieleń. Odchodzi przytłumione jesienią to. Jeśli ci los nabije trząs, nie o najdobrze mi. Tylko chodźcie, 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 chodźcie. To na to co się śni, wątpusz przed czym, bez namysłu. Piękna piosenka, tak ad vocem. Jak to nie.
życie jest życiem, ba, przecież wie. Już mija są? Już mija są, sumie zwalone. Dziękuję bardzo. Grała i śpiewała grupa 2+1.